Zapamiętaj! Bo dobrze ci depcze. Koń załóżę dosyć. Kury zdechają, a kogut pierwcia dosyć. Proś Maryś rodziców o błogosławieństwo, bo to dzisiaj dla nich będzie bardzo ciężko. W tym punkcie znamy zawołanie, niech tu przede mną hetman stanie. No, weź ta sobie, weź ta jego, no, ale widzisz, ale ma tam tego. A co się tu dzieje? Poraż nic, a mam takie głupoty w głowie. Się babę ruszą, mamo, zawołajcie tam resztę. Na mnie krzyczycie, sami się masz, macie. Masz. Trzymajcie mi to się. Wiecie, jak jestem bosa, jak mnie wydadzą. I tu, i tu, i z tyłu, i z przodu. Proszę Państwa, występy dobiegły końca. Teraz jest czas na ogłoszenie wyniku tego konkursu, na przyznanie nagród. Myślę, że to był bardzo piękny i udany występ wszystkich zespołów. Wszystkim podziękować. Przede wszystkim członkom tych zespołów, którzy występowali na tej scenie dzisiaj, fundatorom nagród oraz Państwu, którzyście przybyli na tą uroczystość. I myślę, że w kolejnych latach ta impreza będzie dalej u nas przebiegała, może w takim samym stylu, albo może i z większym rozmachem. Dziękuję. Proszę Państwa, nie, proszę się nie obawiać, nie będę mówił długo. Ja właściwie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu i te podziękowania chciałbym rozpocząć od przepraszam, wszystkich gospodarzy miejsca, do uczestników. Proszę Państwa, dziękuję Wam serdecznie, kłaniam Wam się. To, co robicie, jest bardzo ważne. Liczymy, że będziecie znowu z nami. Brawo! A że będą następne edycje, o tym dowiedziałem się i to potwierdził także w wypowiedzi Pan Wójt. Dziękuję za tą deklarację. I właściwie tak, serdecznie dziękuję władzom gminy. To jest wielka sprawa. Już od wielu lat tutaj w Dzikowie Państwo jesteście sprawcami ważnego przedsięwzięcia, ważnego, ratującego, utrzymującego pewien kształt tradycji, dziedzictwa naszej kultury. Trwajcie w tym, a my na ile będzie to możliwe, będziemy Wam pomagać. Dziękuję serdecznie za to, co dotychczas zrobiliście. Panie Wójcie, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie niezawodnemu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Starym Dzikowie. Panie Dyrektorze, dziękuję serdecznie. Pan jest niezawodny, trwa tutaj od lat, jak się okazało, bardzo wczesny, już nie chcę wymieniać. Proszę Państwa, dziękuję jury tegorocznej edycji. Państwo mieliście do wykonania wielką sprawę. Uwinęliście się bardzo sprawnie i szybko. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w przyszłym i pewnie następnych latach. Dziękuję Wam bardzo. Z obrad artystycznej komisji oceniającej uczestników 17 przeglądu grup obrzędowych Wątki Folkloru Ludowego 3 lutego 2019 roku w Starym Dzikowie. I komisja w składzie pani Jolanta Dragan, muzyk, folklorysta z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, pani Barbara Płocica, teatrolog Centrum Kulturalne w Przemyślu i ja, Andrzej Kaczmarzewski, etnograf z Rzeszowa. Po obejrzeniu 10 prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. Zacznę może tak od wyróżnień i przejdę później coraz wyżej do nagród. A więc zespół wyróżnienia. Zespół Czeremcha z Gromady, gmina Biłgoraj, za spektakl pod tytułem Darcie Pierza, Panie Młodej na Pierzynę.
Drugie wyróżnienie otrzymuje zespół śpiewaczy Stokrotki z Cewkowa, gmina Stary Dzików, za spektakl pod tytułem Przydany w Cewkowie. Wyróżnienie dla zespołu Wierzbianie z Wierzbnej, gmina Pawłosiów, za spektakl pod tytułem Wesele z lat 50. 60. oraz czwarte wyróżnienie dla zespołu Koła Gospodyń Wiejskich w Łazowie za spektakl pod tytułem Czasem bywało i tak. Trzecią nagrodę otrzymuje zespół folklorystyczny Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego. I teraz dwie równorzędne nagrody, drugie, otrzymują zespół Zorza z Dereźli, gmina Biłgoraj, za spektakl pod tytułem Korbon dla Jagusi. I także drugą nagrodę otrzymuje zespół Jamniczanki z Jamnicy, gmina Grębów, za spektakl Darcie Pierza. Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymują zespół Dzikowianie ze Starego Dzikowa za spektakl Kiszenie Kapustki. Drugą pierwszą nagrodę otrzymuje zespół ludowy Białoboczoki z Białobo, gmina Gacz, za spektakl pod tytułem Przeciw urokom, chorobom i czarownicom. Pozostał jeszcze jeden nienagrodzony zespół, mianowicie nagrodę Grand Prix dla zespołu koledniczego z Łazor, gmina Choraszyńska. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie za wszystko, drodzy Państwo, za to, że chcieliście spędzić z nami dzisiejszy dzień i życzymy bezpiecznego powrotu do domu i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem. Dziękuję bardzo. Jak często jest? My jesteśmy po raz pierwszy. My po prostu tutaj żeśmy debiutowali dzisiaj. Przyjechaliśmy troszeczkę w ciemno, bo my w ogóle na scenie jako tako nie mamy takich form scenicznych mówionych, tylko raczej wszystko śpiewane i stąd dzisiaj też takie śpiewane wszystko było. I wzięliśmy właściwie taki moment, żeby wyśpiewać, a wiadomo, że na weselu się dużo śpiewa, więc żeśmy śpiewali. A tutaj właśnie nasuwa się pytanie, skąd te piękne teksty? Wszystko ja to widziałam, na własne oczy. Byłam na weselach od dziecka, a że śpiewać lubię od dziecka, interesuje mnie to zawsze, więc takie coś, akurat jak temat taki podszedł, no to było wszystko na czasie, bo dla mnie nie był to żaden problem. Ja jeszcze bym mogła trzy razy tyle tu zaśpiewać, żeby było tyle czasu. Także i melodię do tego i słowa to wszystko. Ale opierała się Pani na jakichś kantyczkach, na jakichś zapiskach, czy to Pani ma wszystko w głowie? Tak, dokładnie. Ja to mam wszystko w głowie. Ja to mam wszystko w głowie i mogłabym tu stanąć w tej chwili na scenie i godzinę śpiewać bez niczego i każda by była zwrotka inna. Dziękujemy bardzo. Moje nazwisko Janusz Kuszła. Proszę Pana, skąd przyjechaliście? Jesteśmy z gminy Charasiuki, miejscowości Łazory. Już w tym zespole jesteśmy od 1985 roku. Wiadoma sprawa, że co jakiś czas się zmienia skład zespołu, a większość jest na stałe w tym zespole. Czy w Dzikowie wystąpiliście pierwszy raz? Nie, już któryś raz z kolei występujemy. W ubiegłym roku też byliśmy, tylko że za każdym razem inny scenariusz. Znaczy ta sama treść, wiadomo, kolędowanie jest podobne, nie? Ale treść była inna za każdym razem. Pracujecie nad następnym rokiem? Myślicie o tym, co będzie na następny rok? To znaczy nasz poeta ludowy, Józef Cydziło, już coś zaplanował, że jakiś scenariusz znowu napisze. Nowy. Znaczy też wiadomo sprawa, że kolędowanie, ale nowa treść. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję. Życzę powodzenia.